Szczęść Boże, Anita Suraj, zapraszam na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Nad zachodnią częścią kontynentu oraz nad Skandynawią i Rosją układy wyżowe. Nad pozostałą częścią Europy niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody w Polsce kształtować będzie wypełniający się niż z frontami atmosferycznymi. A nad obszar kraju napływać będzie wilgotna masa powietrza. Dziś pochmurno. Z opadami nad Polską i Białorusią. Nad pozostałą częścią kontynentu przejaśnienia i rozpogodzenia. Burze z opadami nad Ukrainą i Bałkanami. Ciepło nad Morzem Śródziemnym około 25 stopni Celsjusza. Chłodniej w Warszawie około 17 stopni. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Niestety pogorszenie warunków pogody. Na zachodzie i na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju duże i całkowite z opadami deszczu, które wolno przemieszczać się będą ze wschodu na zachód kraju. Dziś intensywne opady na Mazowszu, ziemi sieradzkiej i na Wyżynie Sandomierskiej. W ciągu dnia na termometrach od 12 do 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum. 16 stopni na północy i zachodzie, około 20 na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej. Wiatr z północy słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać na barometrach w Warszawie około 1012 hektopaskali. A teraz zobaczmy na szczegółową prognozę pogody dla regionów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody już po serwisie informacyjnym o godzinie 10:00.